go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Waszą naprawdę ulubioną serią, czyli z pakowaniem walizki na wakacje. Pod pakowaniem walizki do Australii było 55 tysięcy wyświetleń. Pod pakowaniem walizki do IF Miami było 186 tysięcy wyświetleń. Pod pakowaniem walizki do USA, wtedy to był IF New York, było 205 tysięcy wyświetleń. A pod pakowaniem walizki na wakacje, gdzie jechałam na Seszele, było 261 wyświetleń. Także jak widać, naprawdę jest to Wasza ulubiona seria. W tym roku też przygotowałam dla Was pakowanie walizki, bardzo mi o to prosiliście, ja to też bardzo lubię nagrywać, bo kojarzy mi się z wyjazdami, no bo wiadomo, pakuję walizkę najczęściej na jakiś wyjazd, na wakacje i w tym przypadku jadę na kolonię taneczną razem z moją szkołą na 10 dni do Łaz. Tak, jest to miejscowość nad polskim morzem. Jeśli chodzi o pogodę, no bo wiadomo, pakując się musiałam popatrzeć na pogodę, ile tam będzie stopni, jaka będzie temperatura, musiałam wszystko sprawdzić, żeby spakować się po prostu odpowiednio do pogody i ma być tam taka pogoda. Jak widzicie, bardzo zmienna, raz ma przez cały dzień padać deszcz i ma być po 16 stopni, a raz na przykład ma być lekkie słońce i 20 stopni, także jeszcze pewnie 100 razy zmieni się ta pogoda, ale jak jest taka zmienna, no to niestety musiałam zapakować i ciepłe, i takie letnie rzeczy. Ogólnie jest to kolonia taneczna, więc oprócz takich podstawowych rzeczy, jakich na przykład są krótkie spodenki, długie spodenki, koszulki i bluzy, musiałam wziąć oczywiście rzeczy do tańca i wiadomo, musiałam, jak jadę na 10 dni, to brałam na przykład 10 koszulek takich zwykłych do noszenia i 10 koszulek na treningi, z racji, że na tej kolonii tanecznej, na której ja jadę, treningi są kilka razy dziennie, po godzinę, dwie, dlatego musiałam wziąć i getry do tańca i musiałam wziąć osobne koszulki, bo czasami te treningi są intensywne, a ja nie lubię chodzić, wiecie, w takich na przykład przepoconych rzeczach albo coś w tym stylu, dlatego oczywiście spakowałam 10 koszulek na każdy dzień. Tak, wiem, strasznie dużo gadam, ale już kończę, chciałam najpierw te wstępne rzeczy, także zaraz będę kończyć. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że te wszystkie rzeczy jeszcze nie są wyprasowane, z racji, że dzisiaj Wam pokazuję tylko po prostu, co biorę, będę pakować to do walizki, tak wiecie, na razie tak wstępnie, ale jeszcze to wszystko będę musiała wyprasować, także te rzeczy nie są wyprasowane, no, więc będę musiała to jeszcze zrobić. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to kliknijcie ten wielki czerwony przycisk na dole, wtedy on stanie się szary i dołączycie do mojej ekipy. No i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. A ja już nie przedłużając, rozpoczynam ten odcinek. Jeśli chodzi o tą kolonię, to wybrałam taką walizkę, jak już wiecie z innych odcinków, że mam sporo tych walizek, ale wiecie, chodzi o to, że my po prostu dużo podróżujemy, kilka razy w roku, jednak stawiamy na te walizki, bo jest to jednak taka, no, nieodłączna część z każdej wycieczki i po prostu tych walizek mamy sporo, więc mam dużo do wyboru i po prostu mogę sobie wybrać odpowiednią na dany wyjazd. A na ten wyjazd wybrałam taką niebieską. Jest to walizka z Puccini, chyba tak to się czyta. Czekajcie, ja pokażę logo. O. Tak wygląda logo tej walizki. No, także taka walizka, jak wiecie, tak się prezentuje. To jest chyba średni rozmiar. Taka niebieska, paseczki. Tutaj oczywiście ma na hasło zamknięcie rączkę. Tutaj z tyłu też ma rączkę i tutaj. A w środku wygląda tak. Obniżyłam Was troszkę. Ma tutaj właśnie dwie takie komory. Jedną taką większą i tutaj z boku mamy taką małą saszetkę, żeby schować jakieś drobne rzeczy. No i po tej drugiej stronie mamy też taką większą komorę zapinaną i tutaj mamy dwie kieszonki i taką siatkę. Też są fajne te przegródki, żeby pochować sobie jakieś drobniejsze rzeczy. No i co? Myślę, że już bez zbędnego przedłużania możemy rozpoczynać ten odcinek i pakować tutaj ubrania. Okej, okay, dałam Was trochę pod innym kątem. Mam nadzieję, że teraz będziecie wszystko dobrze widać i tak wszystko będę Wam pokazywać z bliska. No, ale co? Myślę, że możemy zaczynać. A więc zaczniemy od zwykłych koszulek do noszenia na co dzień. Takich koszulek mam 11, 10 na każdy dzień i jeden na zapas.
wiecie, chociaż mam jeszcze kombinezony, więc będzie trochę więcej na zapas, ale wiecie, zawsze wszystko może się wydać, dlatego wolę mieć kilka koszulek zapasowych. Pierwsza koszulka to taka biała z sercem z Levisa. Druga to taka na ramionczkach z napisem Florida i tutaj takim rysunkiem. Następna to taka z Hard Rocka z Rzymu. Następna to taka z Super Dry'a w takie kwiatki. Taka różowa z H&M-u. Takie czarne body z Guessa. Taka dość prześwitująca koszulka w aniołki z Bershki i do tego mam pod to taką zwykłą koszulkę czarną na ramionczkach z H&M-u. Taka koszulka różowa z napisem Angel z Bershki. Takie zwykłe czarne body z H&M-u. Taka biała koszulka zwyczajna z Sinsaya tutaj z taką kieszonką. I ostatnia to taka z Tommy Hilfigera Jeans. O, taka. I teraz muszę to wszystko złożyć, więc wy będziecie to mieć na przyspieszonym tempie. Pakuję. I lecimy dalej. Kolejne koszulki to koszulki do tańca. I tych koszulek mam 11, 10 na każdy dzień i jedna zapasowa. Jeśli chodzi o koszulki do tańca, to nie brałam jakichś super sportowych koszulek, bo nie mam po prostu tak dużo sportowych koszulek, więc brałam po prostu jakieś zwykłe, wygodniejsze koszulki, po prostu, w których będzie mi wygodnie tańczyć. Nie. Pierwsza to taka z Bershki z taką tą, wiecie, tą wiedźmą z Śnieżki i tu jest napisane Do you want a bite? Następnie taka koszulka, ta jest sportowa, Just Do It z Nike'a. Następna taka z Abercrombie, szara, taka zwykła czarna z Sinsaya, taka czarna z napisem Princess z Bershki, taka zwykła biała z Sinsaya, druga zwykła biała z Sinsaya, biała taka z Hollistera, taka z Abercrombie, paseczki i taki Levis czarny. Znowu muszę poskładać te wszystkie koszulki, a więc czekajcie. Gotowe i te koszulki również tu pakuję. Teraz czas na spodnie do tańca i jeśli chodzi o taniec, to właśnie tak jak mówiłam, będę miała kilka treningów dziennie, będę miała hip-hop i jazz, tak mi się wydaje, że tylko te dwa gatunki. No i oprócz tego pewnie kilka razy pójdziemy na siłownię, bo tak w zeszłym roku było, więc obstawiam, że w tym roku też tak będzie. No więc po prostu wzięłam kilka sportowych spodni, wzięłam 4 pary getrów i 2 dresy. I tak, wzięłam takie zwykłe czarne getry z Adidasa, nawet nie będę ich otwierać, no bo wiecie, to są zwykłe czarne getry. Również zwykłe czarne getry i takich mam dwie pary, takie wiecie, dokładnie takie same jak na WF, zwykłe czarne. Takie różowe getry i to są wszystkie getry, które mam i oprócz tego mam dwie pary dresów. Pierwsze to takie granatowo-różowo-szare z Abercrombie, a drugie to takie różowe, tutaj z takimi lampasami czarno-białymi z Teliwelli. Pakuję. Teraz czas na shorty i długie spodnie. Shortów biorę 4 pary shortów i jedną spódniczkę, także tak. I tak, pierwsze shorty to takie z H&M-u, drugie także z H&M-u, tylko że czarne, też z wysokim stanem. Ja mam wszystkie spodniki z H&M-u ogólnie, ale ja bardzo lubię, są fajnej jakości i są takie, no, fajne, także polecam spodniki z H&M-u, shorty. Takie również z H&M-u, one są z niższym stanem i również z niższym stanem, takie już całe czarne, bo te są takie bardziej, o, te są takie bardziej grafitowe. O, można zobaczyć.
No, a te są takie już całe czarne. No, takie. Taka jeansowa spódniczka i ona jest z, również z H&M-u. No, także tak, biorę ją, bo w sumie nie wiem, może się przydać. I ogólnie, jeżeli zostanie mi trochę miejsca w tej walizce, to dołożę sobie jeszcze takie shorty z One Teaspoona. Takie troszkę jaśniejsze, ale to jeżeli starczy mi miejsca, bo się jeszcze zastanawiam. I teraz czas na długie spodnie, bo takie też musiałam ze sobą wziąć, bo wiecie, nawet jeżeli rano będzie na przykład 20 stopni, to wieczorem będzie zdecydowanie chłodniej, a jak na przykład po prostu mielibyśmy jakieś takie wieczorne zajęcia albo coś w tym stylu. I pierwsze spodnie to takie z Pepe Jeansa, troszkę luźniejsze, wiązane tutaj tak w pasie. Takie spodnie jeansowe również z Sinseya, z takim tutaj lampasem, różowo-czerwono-białym po boku. Jeansy z Bershki, z takimi tutaj dziurami i zwykłe czarne spodnie. Jeszcze mam takie dwie dodatkowe rzeczy, otóż to mam taki kombinezon na plażę czy coś, na jakiś taki cieplejszy dzionek i sukienkę taką obcisłą, dość długą. Następna rzecz to piżamy i biorę dwie piżamy, bo lubię jak ta piżama po prostu jest świeża i w ogóle, więc tak. Pierwsza to jest taka szara z napisem Sleepy and Pretty. I dół do tego jest taki różowy w takie czarne kropki. I druga to jest taka brzoskwiniowa, taka dość neonowa. I dół jest brzoskwinki, a góra taka w takim samym odcieniu i z napisem Hello Peaches. Następne rzeczy to myślę, że mogę pokazać stroje kąpielowe, bo również je biorę, jedziemy nad morze, więc no, stwierdziłam, że wezmę. I wzięłam trzy stroje. Pierwszy to z Sinseya, taki czarny z takimi palmami. O, tak wygląda dół, tak wygląda góra. Drugi to taki żółty i ten ma taką bardziej sportową górę i taki dół. A i ten jest z H&M-u, tamten jest z Sinseya i ostatni również z H&M-u ma taki dół, jego zwykłą taką białą górę, więc takie trzy stroje i je wkładam do takiego materiałowego czarnego worka. Tutaj jeszcze zaraz dojdą bluzy, ale na razie przejdziemy do tej drugiej strony. I myślę, że zajmiemy się teraz butami. Najpierw zaczniemy od klapek. Jeśli chodzi o klapki, to biorę takie dwie. W sumie mogłabym wziąć jedne, ale jedne są takie pochodzenia na przykład po pokoju albo coś w tym stylu, a drugie są takie typowe już na plażę basen. I to są te typowe na plażę basen, to są takie czarne, zwykłe hawajansy. I drugie to są takie z Roxy i te są już takie bardziej do chodzenia po pokoju albo coś w tym stylu. Pakuję. I teraz jeśli chodzi o buty, to biorę trzy pary, w czym w jednych oczywiście jadę, no i tutaj pakuję dwie, ale jeszcze nie wiem, w których jadę, więc w sumie zapakuję wszystkie trzy. No i tak, i pierwszą parą butów, które biorę, to są takie czarne, najzwyklejsze wansiki. Drugie to takie białe Converse'y. I ostatnie to takie szare, o, takie szare Adidasy i to są Campusy. Okej, także to tyle z butów. Następną rzeczą jest worek z bielizną. Myślę, że to nie ma co pokazywać, normalna bielizna jak bielizna, ale tak. Kolejną rzeczą jest ręcznik na basen bądź plażę. Pierwszą taką rzeczą jest przedłużacz i już wiele razy jeździłam właśnie na obozy albo na IF i wiem, że to jest naprawdę cudowny niezbędnik, serio. Jeżeli jedziecie na obozy, to weźcie sobie coś takiego i obiecuję Wam, że nie pożałujecie. Okej, jadę na kolonię taneczną, więc może mi się przydać też taneczne obuwie. Ostatnio byłam na kolonii, właśnie nie miałam tych baletek, no tego co tutaj mam, nie miałam i moje skarpetki były całe zdarte. No. Każda, praktycznie każda skarpetka miała przetarcie albo dziurę. Także w tym roku zaopatrzyłam się w baletki. Takie najzwyklejsze czarne. Już w nich tańczyłam na zawodach z pole dance'u i są bardzo wygodne. I drugie to na palcówki. Takie też zwykłe czarne. Okej, moi drodzy, minęło troszkę czasu od następnego nagrania. Nie wiem, czy widzicie, ale z tej Ara sobie siedzi. No, przywitaj się. O, widać?
A ja spakowałam jeszcze jedną rzecz. Otóż to jest to taka kosmetyczka jakby z biżuterią. Także już Wam pokazuję, co tutaj mam. Naszyjnik, taki bardziej choker z taką... O, czekajcie. No, z takim diamencikiem. Nie chcę złapać fokusa. Ale właśnie jest taki diamencik. Aro! Jezu święty, Aro mi prawie zrzucił kamerę. Dobra, no, z takim malutkim diamencikiem. To jest pierwszy naszyjnik. Drugi naszyjnik to jest taki żółwik, którego razem z Martyną otwierałyśmy w środku. Jest perełka. Taka bransoletka na nogę, ją też bardzo często noszę. Taki naszyjnik muszelki, pokazywałam go Wam wakacyjnie, kupiłam go jak na Allegro, tak? Łańcuch. Za 40 koła, ona patrzyła na tury akcji łańcuchowa. Nie, to jest taki zwykły łańcuch do spodni. Także takie, jeśli chodzi o biżuterię, to są takie rzeczy. No. Także taka biżuteria, ją chowam tutaj za siatkę. Następną rzeczą jest to taka kosmetyczka, to jest akurat taka Daisy z marka Jacobsa. Dostałam w jakimś gratisie. I tutaj będą wszystkie jakieś elektroniczne rzeczy. Na przykład tak, biorę tutaj taki kabelek, najzwyklejszy to jest USB. I do niego biorę łezniczek JBL. Na razie są tutaj tylko te dwie rzeczy, czyli głośnik i kabel do głośnika, no bo z aparatu jeszcze będę korzystać, więc będę musiała sobie ładować baterię później. Także tak, no i to chowam tutaj. Zanim jeszcze pokażę Wam, jaką bluzę biorę, to biorę taki pasek. O! Ale pierwsza to taka z Hollistera, tutaj z takimi kwiatuszkami. Bardzo ją lubię, jest po prostu prześliczna, serio. Taka różowo-biało-czarna. Taka z Hollistera, fioletowa. I ostatnia to taka z Kropa, z różami. Teraz może kurtka. Jeśli chodzi o kurtkę, no to oczywiście muszę wziąć jakąś przeciwdeszczówkę. I biorę taką bomberkę zieloną z kapturem. Ją, ten kaptur można też odpiąć, więc fajnie, jakby nie padało. To mogę sobie odpiąć, jak będzie padało, no to zostawię. Aro, nie gryź mi ubrań, proszę cię. I tak samo dam tam jeansówkę. Mam taką jeansówkę. No wiadomo, kurtka. Też jeszcze jedna się przyda. I to jest właśnie taka jeansówka z takimi różnymi naszywkami. I teraz czas na ręczniki. To są po prostu dwa duże i jeden mały, ale ja to sobie zawsze rozdzielam tak. Do ciała, do głowy i do twarzy. No. Okej. Okay. Mam wszystko już zapakowane. Jedyne, co mi brakuje, to tutaj kosmetyczka. Aro! Jezu! Aro! I ogólnie to już będzie praktycznie koniec w ogóle wszystkiego, bo zostało tak naprawdę mi już tylko chyba kosmetyczki, jeżeli o niczym nie zapomniałam. Zaraz sprawdzę swoją listę. No jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, to oczywiście dołożę, ale wydaje mi się, że jest to wszystko na dzisiaj przynajmniej. Także myślę, że widzimy się, jak będę pakować kolejne rzeczy. Nie, jeszcze jest tego tyle, że masakra, że to nie zmieszczę. Nie zmieszczę się z tym wszystkim. Hejka moi drodzy, mamy piątek, ogólnie ja jutro wyjeżdżam z samego rana i właśnie jakiś czas temu spakowałam już całą kosmetyczkę, więc stwierdziłam, że warto Wam ją pokazać. No, oczywiście jeszcze miałam na przykład spakowanej szczotki do zębów, którą będę pakować jutro, ale no to po prostu Wam powiem, co jeszcze będę musiała dopakować. Okej, jeśli chodzi o tą kosmetyczkę, to ona dzieje się na takie trzy części. Ja ją kupiłam gdzieś chyba na Allegro, ale nie jestem pewna. Pisaliście, że nie mogliście znaleźć, bo już dużo osób się o nią pytało. Więc tutaj jakby co macie logo tej kosmetyczki. O, to jest taka firma Audrey and Louis, chyba tak to się czyta. No i tak, w pierwszej tej tutaj najwyższej kieszonce, ona jest najmniejsza, potem jest średnia i potem jest największa. I w tej najmniejszej mam płyn micelarny i tutaj jest przelany akurat jakiś inny, tutaj jest jakiś AA, ale tutaj ja przelałam taki swój inny płyn. Tutaj mam taką kosmetyczkę z patyczkami do uszu i płatkami kosmetycznymi i pastę do zębów. No i tutaj dojdzie też właśnie, tak jak mówiłam, szczoteczka do zębów, ale to jutro rano. Także to wszystko, co jest w tej górnej kieszonce. Dobra, nie zapnij teraz. Hej!
ale mi pomaga. No, tutaj mamy całą ogólnie pielęgnację. Mogę wam, niektóre jeszcze będę wam mogła wyciągać, niektóre nie. Więc tak, pierwsza rzecz to jest taka malutka kosmetyczka, w której jest wszystko do paznokci, bo ja wczoraj właśnie wróciłam z paznokci. O, i mam zrobione hybrydy, oczywiście nie zrobione, nie fokus. O, złapał. No i właśnie mam takie, jakby mi się coś zadarło albo coś w tym stylu też do pielęgnacji, tutaj mam pilniczek razem z polerką, obcinaczki, odżywkę, taki jakby lakier, jakby co, no i odżywkę do skórek. Dalej taki lakier, bo mam pomalowane u nóg i wzięłam sobie, jakby sobie musiała domalować. Dalej tutaj nieważne jakie jest opakowanie, z racji, że tu jest po prostu przelana odżywka, sucha odżywka, no ale tu jest akurat po jakimś, nie wiem, to jest chyba jakiś olejek był. Epiduo, czyli maść na trądzik. Taki nożyk do wycinania brwi, regulowania tak właściwie. To dzisiaj dostałam w Fun Day Boxie i stwierdziłam, że wezmę, bo w sumie fajnie będzie przetestować. To jest taki olejek do ust, więc fajne będzie na noc. Tutaj mam też Haskovir. I kolejną rzeczą tutaj również jest przelane co innego i tutaj jest taki antybiotyk na trądzik. Ale lubisz to? Nie lubisz. No, taki antybiotyk na trądzik. Balsam do ciała, 3 maseczki, bo z dziewczynami sobie będziemy pewnie robić. Ten płyn do soczewek i tutaj mam też takie pudełko do soczewek, ale to pudełko do soczewek schowam jutro, tylko wam pokażę, co tutaj mam. A więc mam tutaj właśnie soczewki, tutaj mam krople do oczu, bo stwierdziłam, że tutaj jak przeleję płyn, to będzie tego za mało, więc wzięłam cały pojemnik od płynu, a tutaj po prostu przelałam krople do oczu. No i tutaj jeszcze pipeta do wyciągania soczewek. No, ale to właśnie zapakuję tutaj jutro. Oprócz tego mam dwie zapasowe takie soczewki, bo po prostu czasem zapominam zakładać tych na noc soczewek, bo one są nocne, a tutaj jakby co mam, jakbym zapomniała, bo wtedy jestem ślepa i wiecie, zawsze warto mieć. No i oprócz tego takie zwykłe perfumy. Także ja to wszystko z powrotem wrzucę na miejsce i przechodzimy do dalszej. Ostatnia przegródka, tutaj mam takie rzeczy pod prysznic i do mycia. I tak, tutaj mam taki płyn do mycia, tutaj jeszcze taki żel pod prysznic z The Body Shopu, taki o zapachu strawberry, maszynka, tutaj mamy szampon, tutaj odżywkę, często się właśnie pytacie, z jakich korzystam. Ja korzystam ogólnie z różnych, ale właśnie teraz wzięłam takie. I dwa produkty w sumie do przetestowania, ale mam wrażenie, że kiedyś już z tego korzystałam, przynajmniej o, z tego żelu do mycia twarzy. O, coś takiego, no jest właśnie coś takiego i coś takiego, peeling. I to sobie przetestuję, ale to mam wrażenie, że już z tego kiedyś korzystałam. Także nie wiem, no ale tak. I to są wszystkie rzeczy w tej głównej kosmetyczce. Jeszcze zaraz pokażę wam jeszcze jedną kosmetyczkę z takimi już kosmetykami do makijażu. Ta kosmetyczka z kosmetykami właśnie do makijażu, tak się prezentuje, taka różowa z Victoria's Secret i do niej na razie mam włożone tylko kilka rzeczy, ale zaraz wam pokażę resztę. Pierwszą rzeczą jest taka paletka, ogólnie może tam się pomaluję raz z tą paletką, jak będzie jakaś fajna okazja, dlatego biorę. No, to jest taka start, błyszczyk, taki zwykły. Tutaj puder, taki inny, bo ja ogólnie korzystam z dwóch pudrów. Ten jest po prostu lepiej kryjący, a ten drugi, który zaraz wam pokażę, matujący. Pędzelek do cieni i ten w sumie jest dobry do rozświetlacza. Tutaj taki pędzelek do brwi, eyeliner, nie wiem, czy mi się przyda, ale biorę. I podkład, tak samo nie wiem, czy mi się przyda, ale biorę. I to są rzeczy, które na razie mam tu schowane. Oprócz tego biorę taki pędzelek do pudru, taki pędzelek do rozświetlacza, taki tusz do rzęs, taką zalotkę, taką pomadę do brwi, taki transparentny żel do brwi z Vibo i takie dwa korektory, ten jaśniejszy pod oczy, a ten ciemniejszy, jakby mi coś wyskoczyło. O, jeszcze taki rozświetlacz. I ostatnia rzecz to puder. No, także takie rzeczy. Nie ma tego jakoś super dużo, no ale mi się wydaje, że biorę. To są ogólnie kosmetyki mojego makijażu dziennego, także z tego korzystam codziennie. O, jeszcze tutaj jest krem do twarzy. No, ale z tego korzystam ogólnie codziennie. A te rzeczy, które pokazałam wam wcześniej na podłodze, to są właśnie takie rzeczy
dodatkowe. No, także tak. Ogólnie wydaje mi się, że pokazałam Wam już wszystko, co chciałam Wam pokazać. To, co jeszcze, tak jak mówiłam, że będę brała, to będzie to apteczka, tylko musi mi ją najpierw zrobić mama, bo właśnie mama tam wie, jakie lekarstwa będę potrzebować. Po prostu wiecie, jakieś podstawowe na ból głowy, na ból brzucha, węgiel, pewnie jakiś rapacholin, jakieś takie podstawowe rzeczy, które no, są takimi w sumie niezbędnikami, jakby mi się coś stało. No i co, to już by było chyba tyle w tym odcinku. Jeżeli coś jeszcze dopakuję, to po prostu już Wam tego nie pokażę. Wydaje mi się, że będzie jeszcze sporo takich rzeczy, bo ja zawsze przypominam sobie o czymś na ostatnią chwilę. No ale nieważne, jeżeli chcecie więcej odcinków z pakowania walizki, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie kanał. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć!